Mariusz Kubelis dla portalu Fight Sport, prezes nowo powstałej organizacji Pro MMAC. Ja zapytam... Promak, tak. Ja po prostu zapytam pana na razie o, powiedzmy, nazwisko takie trochę litewskie. To jakieś rodzina, czy... Tak, tak. Czy pochodzenie? Ja pochodzę z mniejszości litewskiej generalnie, natomiast dużo lepiej mówię po polsku niż po litewsku. Jasne, to mamy wyjaśnione. Kolejne pytanie, czyli już powiedzmy pana gala, skąd pomysł Wrocławia? To może takie pytanie, które tu dzisiaj już padało, tak? Analizowaliście rynek, jak do tego podchodzicie? Co chcecie, powiedzmy, przez ten Wrocław pokazać i dlaczego akurat właśnie Wrocław? Generalnie wszystkie eventy związane ze sportami walki bardzo dobrze wypadają na Dolnym Śląsku, bo to jest trochę taka kopalnia talentów też i ludzie generalnie lubią tam oglądać sporty walki. Dlatego Wrocław. Poza tym miejsce nam bardzo odpowiadało. Niewiele jest takich miejsc też jak Fala Orbita, która nie jest ani za duża, ani za mała. Także przede wszystkim to. Poza tym dojazd do Wrocławia jest bardzo dobry i z całego południa Polski, z zachodu, z centrum, może trochę gorsze, ale też nie. Wcześniej było tam KSW, jesteście teraz wy i za chwilę jest Fight Exclusive Night, które będzie 8 marca. Nie obawialiście się tego, że są zbliżone terminy, świadomy wybór, czy idziecie na noże z konkurencją lokalną? Nie, tutaj żeśmy nawet nie rozważali za bardzo zbieżności dat. Po prostu nam pasował ten termin, to miejsce. Nie analizowaliśmy tego, co się dzieje. Aż tak bardzo, bo w Wrocławiu dużo się dzieje generalnie, co tydzień. Dzisiaj czuło się w trakcie konferencji prasowej tutaj w Warszawie, że sympatie dziennikarzy są jakby jasno sprecyzowane i jest duża doza braku zaufania do państwa, wynikająca nie z państwa, powiedzmy, jakby pozycji czy z państwa inicjatywy, tylko wynikająca z tego, że wielu organizatorów próbowało robić gale i, powiedzmy, jeśli je nawet zrobiło, to kończyły się upadkiem. Kończyło się, powiedzmy, tym, że odwoływano gale w ostatniej chwili, przesuwano terminy, wiele organizacji, powiedzmy, zawiesiło swoją działalność. W czym wy widzicie, powiedzmy, swoją szansę na sukces? Znaczy, ja rozumiem tą dozę nieufności oczywiście, no bo jakby troszkę, tak jak pan mówił, te wszystkie organizacje nastawiają tak otoczenie do nas też. Natomiast trzeba spojrzeć w drugą stronę. Są też organizacje, które dają sobie radę. Więc myślę, że my będziemy taką organizacją. Dodajmy, że są w mniejszości póki co, na trudnym polskim rynku, tak? W mniejszości, ale są takie, które dają radę. Więc widocznie zapotrzebowanie na MMA jest duże. Skąd pomysł na Tomasza Drwala, Michała Kitę, czy powiedzmy Mariusza Cieśnińskiego? No Mariusza Cieśnińskiego to już się domyślamy, że Dolny Śląsk, Mariusz jest popularny, tam ludzie go znają, szanują. Jest sportowcem, który jednak mimo wszystko debiutuje w MMA. Skąd powiedzmy te kandydatury? To są zawodnicy, które po prostu pasują nam wizerunkowo od początku. Od początku wiedzieliśmy, że z nimi chcemy współpracować i dlatego się do nich pierwsi odezwaliśmy i zależało na nich wtedy jak najbardziej. I stąd właśnie, że pasują nam bardzo wartościami, które my też reprezentujemy. Zapytam tak, powiedzmy, trochę niedyskretnie, bo to jest to w sferze tej dozy braku zaufania. Czy jesteście przygotowani na to, że jeśli, powiedzmy, nie uzyskacie kwoty z biletów, która jakby powiedzmy jest tą zawsze kluczową sprawą dla większości organizatorów, czy jesteście zabezpieczeni na wypadek, powiedzmy, pokrycia wszystkich kosztów i strat, jakie wynikną? I czy jesteście na przykład przygotowani po pierwszej gali też na rozwój kolejnych, tak? Bo to jest też wyzwanie, kolejny kapitał, kolejne trzeba włożyć pieniądze, zabukować choćby halę, zaliczkować i tak dalej. Znaczy w biznesie nie jesteśmy od dnia dzisiejszego. Wiemy, jak się robi przedsięwzięcia mniejsze, większe. Wiemy, że potrzebna jest na początku inwestycja, tak? I mamy zabezpieczenie. Rozumiem. Ja mam jeszcze pytanie, jak trafiliście w ogóle do MMA? Skąd pomysł na MMA, na przykład nie na, załóżmy, kickboxing? Albo na pokazy fitness? Ja poznałem mojego wspólnika na treningu MMA. Aha. I tak się zaczęło. To żadna tajemnica. Jest pan fanem MMA? Tak, tak.
Kariera Tomka Dywala zakładam, że jest panu znana. Oczywiście, tak? Oczywiście. Proszę mi powiedzieć, czy on się tutaj rozwinie w waszej organizacji, bo przeciwnik jest, no powiedzmy, rekord ma wyśrubowany, o tak, chociaż to jak to Tomek sam czasami umował, nie walczą rekordy, tak? No dokładnie, nie walczą rekordy. Z tym chcieliśmy, żeby właśnie chcemy, żeby Tomek też się u nas rozwijał. Chcemy dać przeciwnika głodnego też zwycięstw, sukcesów i tak dalej. Sportowo no to jest naprawdę mocny pojedynek i liczymy, że to też przyciągnie odpowiednią rzeszę fanów. Można powiedzieć, że przytarliście trochę nosa KSW, bo KSW chciało tutaj z Tomkiem zawrzeć umowę, chciało wcześniej zaangażować go, być może potencjalnie wisiał w powietrzu pojedynek Tomek Drwal, Mamet Kalidow. Jesteście z tego zadowoleni, czy raczej jesteście niezadowoleni, a może złożycie propozycję Mamedowi? Nie, tutaj... Czy wstrzymujecie się od takiej konfrontacji? Nie, my nie myśleliśmy tak, że chcemy komuś zagrać na nosie. Po prostu chcieliśmy ruszyć z jakąś inicjatywą konkretną, która się nam skonkretyzowała z czasem. Mhm. Stwierdziliśmy, kurde, Tomek nam pasuje bardzo. Nie zastanawialiśmy się, czy on prowadził rozmowy z tym, czy z kimś innym. Po prostu do niego... Z nim porozmawialiśmy, no i się dogadaliśmy. Mm-hmm. Nie było to na zasadzie dania przytyczka w nos, bo to nie o to chodzi. Braliście pod uwagę Kraków i powiedzmy, jeśli chodzi o lokalizację eventu, bo jednak Tomek Drwal no, silnie kojarzy się z Krakowem, tak? Mm-hmm. Braliście pod uwagę Kraków, czy bierzecie pod uwagę Kraków, bo będzie nowa hala na jesieni 15-tysięczna? Tak jak powiedziałem na konferencji, na obecny moment nie ma takich obiektów spełniających nasze wymagania, więc na ten moment musieliśmy odpuścić, ale w przyszłości, czemu nie, o 15 tysięcy to już jest dużo. Gdybym zapytał powiedzmy o powiedzmy taki target, to znaczy jaki klient, na jakiego klienta liczycie, który się zainteresuje waszymi galami, czy to są ludzie powiedzmy z średniej klasy, czy raczej nastawiacie się powiedzmy na młodzież, którą będziecie przyciągać do MMA i z czasem będzie tymi waszymi widzami? Czy po prostu nie macie jakby sprecyzowanej polityki tutaj? Nie no, nasz przekaz chcemy, żeby trafił przede wszystkim do ludzi, którzy interesują się sportami walki. Od tej strony tak naprawdę nie tylko, że trenują, ale że po prostu lubią to oglądać. Tak? Mhm. Widzimy, że jest duże zapotrzebowanie na oglądanie sportu walki, bo to są ciekawe dyscypliny, którzy porównują nawet do skoków narciarskich, bo dają... Ta dyscyplina daje też takie krótkie zloty, emocje. Dlatego widzimy, że MMA również daje takie emocje i celujemy szeroko generalnie. Chcemy przekonać ludzi do MMA, którzy też do tej pory wielu ludzi uważało, że to jest, tak jak wspomniałem na prezentacji, trochę brutalne walki w klatkach i nic więcej, tak? No, nie przesadzajmy. Fighterzy biorą pieniądze, wiedzą na co się decydują, ludzie chcą to oglądać, chyba z tym nie ma jak już w Polsce problemu. Myślę, że to jest wysoce przesadzone. No tak, ale chodzi o to, żeby większą rzeszę przeciągnąć, tak? Bo niektórzy mogą być zrażeni przez te stereotypy, natomiast no, my nie będziemy powielać tych stereotypów. Padły gdzieś tam, powiedzmy, w różnych opiniach fachowców zajmujących się rynkiem, że planujecie galę w Krakowie i Rzeszowie. Możecie to potwierdzić? Nie. Rozumiem. Dobrze. Mam jeszcze takie pytanie. Powiedzmy, kolejna gala to będą te same nazwiska, czy będziecie szukać już jakichś nowszych zawodników, czy powiedzmy będzie to taki schemat Polska kontra reszta świata? Nie podchodzimy do tego tak, że to jest Polska, reszta świata. Oczywiście zależy nam na promocji polskich zawodników, no bo żyjemy tu, teraz, w miejscu, chcemy promować Polaków. Natomiast nie mamy jakoś tak sprecyzowanych, że z tego rynku ktoś, czy z tego, to jest... Nie sprecyzowane teraz. Analizowaliście te upadki na polskim rynku, powiedzmy, innych organizacji, z czego wynikały, co było przyczyną, powiedzmy, takich, a nie innych, powiedzmy, spektakularnych czasami właśnie odwołań gal, przesunięć, upadków, czy to, powiedzmy, czy to były przyczyny finansowe, no z reguły finansowe, tak, czy powiedzmy... Nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo. Wiadomo, że o pieniądze, tak. Analizowaliście, jakie błędy popełnili ci organizatorzy? Tak, i mam nadzieję, że wyciągniemy się tutaj
odpowiednie wnioski. Serdecznie dziękuję za ten wywiad. Życzymy Państwu powodzenia, zaistnienia na polskim rynku i powiedzmy, żeby organizacja przebiła się i została dłużej. No i cóż, będziemy obserwować Państwa z, może nie z brakiem zaufania, ale z, troszkę ostrożnie. Dziękuję bardzo. Dariusz Kubylis dla portalu Fight Sport, prezes nowej organizacji Pro MMAC. Dziękuję bardzo. Dziękuję.